Czy są już wszyscy? Chyba nie ma wszystkich. Cześć, Amabi. Cześć. Dzień dobry. Zostawiłeś tam na ten, żeby... Nie będzie za tym poszłać na dobrą. W porządku? Tak? I tak, drodzy Państwo, właśnie wygląda rehabilitacja w Robogate. Jeżeli chodzi o samą reedukację chodu, no to tutaj wiadomo, opieramy się na te technologii zastosowania Ortez, czyli mamy różnego rodzaju mankiety do kończyn dolnych i w ten sposób sobie stabilizujemy kończynę i jesteśmy w stanie wprowadzić taką terapię. Jeżeli chodzi o same jakby takie zaawansowanie technologiczne, to myślę, że warto tutaj wspomnieć a propos zakresów ruchu w stawach, czy to biodrowym, czy kolanowym, że tutaj tak naprawdę na samym początku jesteśmy sobie w stanie zrobić taką pełną diagnostykę, czyli jesteśmy sobie w stanie sprawdzić izometryczny pomiar siły w każdym kolejnym stawie, jesteśmy sobie w stanie sprawdzić zakresy ruchu w każdym stawie, jak również ocenę spastyczności, czyli w którym momencie ona występuje, jak to wygląda u danego pacjenta i wtedy jesteśmy w stanie bardziej sobie dopasować tutaj te zakresy ruchu, żeby w żaden sposób nie zmuszać pacjenta do wykonywania jakichś zakresów ruchu, których po prostu nie jest on w stanie fizycznie wykonać. Oczywiście, jeżeli jakakolwiek spastyczność się pojawi i będzie moment, kiedy jakby pacjent będzie w pewien sposób walczył z urządzenie automatycznie się wyłącza. Właśnie to mamy. Chciałem powiedzieć, że czasami się wyłączy tak samo. Może przedstawiam też Amadeusza. Amadeusz. Tam. Powiedz, ile masz lat? 29, proszę pani. Powiedz mi, do tej pory korzystałeś z tego sprzętu, z takiej reedukacji chodu? Znaczy, jeżeli chodzi o taki typowo sprzęt, na pewno nie. Ale z różnych już się korzystało. Na przykład z biofeedbacka, z jakichś tam robotów, w sensie, ale nie komputerowych, tylko w takich łuskach też się chodziło, w pająkach, różne sprzęty się używało. Jakie masz odczucia teraz, jak chodzisz? Najgorzej jest u góry. Jak się wisi na podwiesza, no. Ale tak ogólnie, jak już jest się trochę bardziej na dole, to tak lepiej. Amadeusz, mogę mówić? Bo tutaj też mama Amadeusza, może tutaj też przywitamy. Może mama też powie, Amadeusz, tak nie chcę tak w imieniu tutaj jako osoba postronna się wypowiadać na temat zdrowia, ale jeżeli mama pozwoli i chce taką informację nam przekazać, to oczywiście w takich celach edukacyjnych możemy też poprosimy o parę zdań. No, Amadeusz ma 29 lat, tak jak powiedział, choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Rehabilitowany jest praktycznie od dzieciństwa. Przeszedł kilka operacji i z różnych ofert rehabilitacyjnych też korzystał intensywnie. Natomiast Robogate jest jakby
pierwszym takim urządzeniem, które naprawdę wielopoziomowo, mam wrażenie, pomaga w odzyskiwaniu takiej sprawności. Zdecydowanie ja zauważam poprawę chodu, no i takiej koordynacji jakby ruchowej. I tak. Rozstaw nóg jest szerszy. O, proszę, i rozstaw nóg jest szerszy. No i tak, widać nie wiem. Widać taki efekt po terapii, prawda? Tak, tak. Że inaczej się przemieszcza z kozikiem, inaczej jest wejście do robota. Terapia jest takie krótkie okienko, gdzie Amadeusz bezpośrednio jak wychodzi z tego robota, to ten mózg jeszcze jest tak nabodźcowany, że nieświadomie wykonuje dalej te kroki, pomimo tego, że już nie korzysta z tego urządzenia. Wtedy ten efekt nie utrzymuje się cały czas, no i potrzebne jest bardzo dużo powtórzeń, żeby ten mózg jednak przebodźcować i żeby on się przekwalifikował i ta neuroplastyczność mogła zadziałać. Tak jak Pan tutaj powiedział, po zejściu jakby z tego urządzenia widać, że ten chód jest jakby wręcz, można powiedzieć, prawidłowy, tak? No. Natomiast no, z biegiem jakby tego odległości czasowej nawyki stare wracają, więc na pewno, żeby tutaj ten efekt był, trzeba by było wiele zabiegów. Natomiast no, zabiegi same w sobie, ja jestem bardzo zadowolona. Amadeusz, myślę też, także ja się bardzo cieszę, bo ja tak naprawdę przez przypadek na jakiejś konferencji tutaj byłam niedawno, chyba w kwietniu. I ja zobaczyłam to urządzenie, więc pierwsza moja myśl stwierdziłam, że to jest coś dla nas nowego i warto z tego spróbować. Także polecam wszystkim osobom zainteresowanym. Dziękujemy za pytanie. Znaczy to jest wysiłek, jako wysiłek nie, ale na przykład po terapii potrafię się położyć spać i spać od godzin wieczornych do rana, także wysiłka jakby nie odczuwa się. Tak, robot też ma takie możliwości, ale intensywność jest duża. Że może chodzić i wspomagać ten ruch w 100%, czyli całą pracę wykonuje robot, ale ma też opcję, gdzie dostosowuje się i czeka jakiś ułamek sekundy na to, co zrobi pacjent. Jeżeli pacjent będzie sam chciał prowadzić tą nogę, to robot mu pozwala. A jeżeli będzie prowadził i w pewnym momencie się ta noga zatrzyma i robot czuje, że ta noga nie idzie, to robot wspomaga, czyli jest maksymalny możliwy wysiłek, jaki pacjent jest w stanie osiągnąć. I robot wtedy pomaga. Około godziny. Tak, trzeba ja też zwrócić uwagę na to, że jakby wysiłek fizyczny fizycznym, ale my cały czas też oddziałujemy jednak na układ nerwowy, na te wzorce ruchowe, więc to też jest zupełnie inny rodzaj tego wysiłku, który z pewnością też. Tak, Mateusz nie jest zmęczony tak, że nagle mu oddech przyspiesza i cały jest spocony, aczkolwiek czasami też się to potrafi zdarzyć, jak Mateusz troszkę... się zaczynam denerwować. Tak, jak się zaczyna denerwować. Wiadomo, oczywiście możemy też sobie jakby zwiększać tą trudność przez obniżenie tego wspomagania, więc wtedy pacjent będzie musiał dużo więcej tej pracy włożyć, aby tą terapię, powiedzmy, dociągnąć do końca, więc to wszystko zależy od tego, jak sobie to poustawiamy, jakiego mamy pacjenta. A jeden taki trening, jaki to jest czas? Godzina na sesji takiej, tak. Z 5 minut. A ile razy w tygodniu? Amadeusz uczestniczy codziennie od... miesiąca? Nie to. Tak, codziennie u nas jest. Oprócz tego jeszcze ma rehabilitację indywidualną. Ale to korzysta, korzysta też z fizykoterapii, z terapii ręki, którą tak, potem też zaprezentujemy, także staramy się też, żeby wykorzystał możliwości, jakie daje ośrodek też na terapię nowoczesną. Panie Amadeuszu, a ja mam takie pytanie. Miesiąc już Pan ćwiczy, tak? Czyli jest Pan w tej rehabilitacji. Jakie zmiany u siebie Pan zaobserwował? No, ja głównie widzę po tym, że nogi są, jakby rozstaw nóg jest szerszy i w sumie tak najbardziej, no może chód jest troszeczkę lepszy, ale mówię, rozstaw nóg jest na pewno szerszy. A to był jeden z celów, tak? Znaczy, jednym z celów to było to, żeby ogólnie polepszyć mój chód, ale chód to już został, że tak powiem, w ramach starszej,
poprawić stare też, pamięci jest. Poprawić też jakość chodu. Też terapia w tym sprzęcie pozwala trochę odciążyć terapeutę, bo czasem nam też brakuje po prostu rąk, żeby ustabilizować tułów, zabezpieczyć w osi kończyny. Tutaj jednak mamy tak wszystko ładnie ten sprzęt tak zaopatrzone, że nie musimy się martwić nad osiowością prawidłową, żeby mimo wszystko, jak jest ważna pionizacja, też ważne jest, żeby pacjent był prawidłowo w osi i żeby mięśnie też pracowały tak antygrawitacyjnie, ale prawidłowo. Dlatego korzystamy. Jest ten rozstaw, to pionizację lepszą? Tak. Tutaj też możemy bazować na szerokości bioder rozstawu, to bardziej chodzi o odwodzenie. Tutaj akurat u Amadeusza jest problem z przywodzicielami, więc ta terapia okołogodzinna trochę je rozluźnia i też powoduje, że pracują aktywnie. Dlatego on ma też potem lepsze samopoczucie i możemy też zauważyć po terapii, jak będzie schodził i będzie podchodził do chodzika, że może robić dłuższe kroki. Jak tutaj przychodził, nie wiem, czy może Państwo zauważyli, że miał takie małe kroczenie albo skakanie, a jednak po tej terapii no, robi lepszą jakość tego chodu. Dłuższe kroki i myślę, że też samopoczucie jest lepsze. Mam pytanie ten naukę z młodszymi dziećmi. Jest kwestia też wzrostu. Tak. No jest ograniczenie. Nie, czy to jest włączone? Jest, Ola. Jest włączone. To jest taka gra multimedialna, gdzie akurat inicjuje jakby chód, tam też można ustawiać sobie różne jakby też pory roku, te postaci, ale głównie też chodzi o to, że są te kółeczka czerwone i niebieskie i jest informacja, czy on prawidłowo przemieszcza się i obciąża stronę ciała. Także tutaj możemy też jakby dawać pacjentowi taki feedback, żeby on na przykład bardziej stanął na tej nodze. Tak, 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 tak. On wtedy też widzi, czy dobrze idzie po tych kółeczkach właśnie tam, czerwonych i niebieskich. Tak, możemy jeszcze sobie ustawić opcję powiedzmy takiego zbierania prezencików. Tak. Czyli jakby w pewien sposób pacjent musi odpowiednio tym swoim ciałem kierować, żeby te punkty zbierać. Więc to jest taki kolejny motywator dla pacjenta. Tak naprawdę ograniczeniem bardziej jest tutaj długość kości udowej i to jest 20 cm, więc to jest tak powiedzmy, w zależności oczywiście od dziecka, to jest gdzieś tak około 4 roku życia. To jest taki minimalny bieg. A to jest dlatego, że macie ten troszkę szereg, tutaj jest, tak, mamy. Mamy też, tak, kamizelki są różne, różnych rozmiarach. To jest akurat dwójka, jest jeszcze mniejsze dla takich pacjentów pediatrycznych. O, i to jest najmniejszy rozmiar właśnie. Wieloletnie dzieci mogą tu przychodzić, czy jest jakieś ograniczenie? Tak, tak, tak. Ale mamy też takie kliny wypełnienia, jeżeli nawet te są za duże, możemy poduszkami też po bokach dopasować, żeby wypełnić, żeby nie było pustej przestrzeni, żeby jednak zabezpieczyć prawidłowo w czasie tej sesji. Ile już Amadeusz idzie? Minut? 12 minut. 12 minut. Daleka droga. No. Ja tylko mówię, że jak u lekarza, dziecko z porażeniem, to chodzi pół godziny, to ma wpływ na wszystko, nie tylko na tego osiągnięcia. Też, tak, na narządy wewnętrzne, tak. Podobno na koncentrację też w to chodzi. Pobudzony jest, tak. Pionizacja jest bardzo ważna, tak. Wszystko. Więc tu mamy myśl na to, żeby się rozszerzyły bardziej, czy nie rozszerzymy całość. I takie dzieci powinny być realizowane przed lekarzem. Tak. Tak. No mamy przykład jednego pacjenta, który akurat w egzoszkielecie chodził. Na samym początku bardzo ciężko było się z nim jakkolwiek skontaktować. Bardzo bełkotał. I tak naprawdę po kilku sesjach już jakby nawet sama mowa była zupełnie inna, bo wiadomo, my też cały czas pracujemy, wpływamy na te funkcje też powiedzmy jako takie kognitywne i my też jakby działamy bezpośrednio na mózg, dlatego później sama na przykład sama rozmowa jest zupełnie inna takiego pacjenta. Nie wiem, na palcach to na mięczko to nie wie, to jest odruch i to właśnie nie zmienia.
Amadeusz pan był lokalowy. Tak, tak. I z kubie właśnie, i wszyscy. Takie kolejki. Jest taka możliwość, że stopy za chwilę staną tak na bieżni i będzie mógł startować, czy nie? Nie, nie. Tutaj skupiamy się na tym, żeby ta stopa, znaczy pięta miała kontakt z bieżnią, a fazę przetoczenia tej stopy imituje właśnie, nie wiem jak to nazwać, to uprzęż na buta, która podciąga tą stopę do góry. Znaczy jest kontakt, tak? Z bieżnią tego nie widać. Znaczy same palce i stopa nie ma takiej fazy. Takiej, ale mimo wszystko on obciąża to, nawet ten mankiet stopa obciąża, także on czuje jakby chodził po tej bieżni, a dla nas jest takie zabezpieczenie też. Tak, jakby tutaj ciężko mówić o takiej fazie propulsji, czyli tego napędzania, ale to jak mówię tutaj, to jak właśnie wspomniała Ola, jest ten moment powiedzmy kontaktu śródstopia z bieżnią, to jest też szczególnie istotne właśnie przy samemu oddziaływaniu między innymi na układ kostny w takim treningu. Ale jeżeli ktoś ma tam problemy właśnie tego typu ruchowe, to polecam jak najbardziej. No dobra, to co? Ile? Jest 15 minut? Jest 15 minut. A może będziemy się powoli kończyć, dobrze? Dobrze, to zjeżdżamy na dół. Tak, tak, to zjeżdżamy na dół. Pokażemy jeszcze jak wygląda wypięcie i jaki będzie potem efekt. Zobaczymy, czy po 15 minutach chód będzie. Dobrze. Jak widać samo wpięcie i wypięcie nie zabiera dużo czasu. Przy pierwszym wpięciu należy tam prawidłowo właśnie zmierzyć długości kończyn. Ale później już to jest kwestia paru minut. Także jak Amadeusz nie lubi tego etapu teraz jak wisi, to on nie trwa zbyt długo. Pamiętaj o nogach, tak? Pamiętaj. Powoli, powoli, właśnie. W tym roku skończył 20 lat. Ćwiczy praktycznie od urodzenia. Jest mózgowym porażeniem dziecięcym spastycznym. Przeszedł też podcięcie przywodzicieli, operacji stóp. I do tego. I ćwiczymy, chcąc pokonać nasze jest uczniem bariery szkoły. Tak. Jeszcze. Brawo dla nas. Brawo. Nie korzysta z postawy. Staramy się być jak najwięcej w pionie. Tak. Nie ma fajnie co wytrzymać. Tak, przyjdźmy. Tak, fajnie. Thank you.
Gotowy Kacper? Szybko zdjęcie i wstajemy, tak? Brawo. Tak, żebyś sam stał, dobra? Kamera B. Oprzyj się mocno na balkoniku, bo lepiej to przodu bardzo. W porządku, Kacper? Możemy? No, przygotuj. Powoli tak. Na korytarzu, żeby po prostu jak najmniej robić tych obrotów, żeby jak najwięcej zrobić kroków w czasie terapii, żeby ona była jak najbardziej efektywna. No ale tutaj nie mamy takiej możliwości. Gotowy. Tak. I akurat nie Kacper, ale inny Kacper brał udział w plenerze. Aktualnie jesteśmy w takiej fazie szkolenia, że musimy chodzić we dwójkę. Jak skończymy drugi etap szkolenia, będziemy mogli chodzić sam. Będzie pan trzymał kilka. Tak. Tak, bo jesteśmy w stanie go po prostu tam przymocować z tego na plecach, żeby po prostu na widoku. Jakby szkielet ma tą opcję, że jest wyposażony w elektrostymulację, tak, że też będziemy bazować. Tak. To jest właśnie to trzecie szkolenie. Tak, to jest trzecie szkolenie. Jak już wszyscy fizjoterapeuci skończą ten drugi poziom, to później jeszcze kolejne szkolenie z samego PES-a. Kasper już trochę czasu chodzi w egzoszkielecie i zaczyna coraz lepiej chodzić. Także stawia coraz dłuższe kroki. Na początku był bardzo duży problem, żeby je stopa w ogóle wyprzedzała drugą podczas chodu. Tutaj też są różne programy w tym edukcie, także Kacper korzysta z tych bardziej zaawansowanych, też adaptacyjnych, także współpracuje bardzo dobrze już z terapeutami. Tak, niestety na początku pacjent musi się nauczyć, żeby egzoszkielet mu pomagał, a nie przeszkadzał. Jest to bardzo trudne, bo pacjenci mają ustalone swoje wzorce i nawet nam jest ciężko niektóre. Przezwyciężyć. Czy my panie też.
Czy co, czy jest ciężko, czy? Zależy od pacjenta, jak bardzo jest. Jak współpracuje pacjent, bo jeżeli chodzi o sprzęt, on nie jest ciężki, tego nie można odczuć. Jest stabilny. Bardziej tutaj jest kwestia, jak poprawić jakość chodu pacjenta i żeby też te obciążanie stron ciała było prawidłowe, bo tak, jeżeli pacjent się boi jednej strony, to my musimy żeby zainicjować ruch, iść na tą stronę, której nie lubi i to jest wysiłek dla nas. I też, żeby mimo wszystko było ta oś zachowana, także też teraz no wiadomo, że Kacper trochę jest spięty, zestresowany ilością osób, więc no głowa ma pochyloną w dół, ale zawsze jakby robimy tą korekcję od razu też tułowia, głowy, żeby to ta jakość była całościowa. Tak, egzoszkielet też ma takie czujniki, że to nie jest tak, że będziemy stali obojętnie jak egzoszkielet będzie nam chodził tymi nogami, tylko tutaj bardzo istotne jest to obciążenie stron ciała, czyli coś, z czym pacjenci neurologiczni mają bardzo duży problem. I też sygnalizuje nam egzoszkielet, jak są jakieś wychylenia. Także też mamy wtedy sygnał dźwiękowy, tak, jeżeli się pacjent wychyli za bardzo do przodu, to wydaje się, patrząc na statystyki, że ten egzoszkielet robi ładne, długie kroki, ale to jest tylko złudzenie, bo jest bardziej pochylony, a zgięcie biodra się nie zmienia, czyli nie o to nam chodzi. Jako ciekawostkę chciałabym też podać przykład naszej fizjoterapeutki z Poznania, która ma 1,50 m, a chodzi z pacjentami, którzy mają prawie po 2 metry, więc jakby to jest bardziej ta zasada jakby uchwytu, tego tak naprawdę wysokiego umocowania tych uchwytów, że tak naprawdę kontrola i panowanie nad takim pacjentem naprawdę nie wymaga dużo siły. Ile my mamy przeszkolonych rehabilitantów? 4 czy 6? Trójkę i 3 koleżanki, tak. Mogę tutaj jeszcze 4? Jak najbardziej plan to dobrze. Tak, ale egzoszkielet też jest bardziej restrykcyjny. Tutaj już przykurcze nie mogą być aż takie jak w robogejcie, bo w robogejcie możemy sobie wyłączyć fazę, w której nie będzie pracować. Czyli jeżeli mamy na przykład 10 stopni przykurczu w kolanie, to ustawiamy 10 stopni i robot będzie wykonywał ruch do 10 stopni wyprostu w kolanie, czyli nie uszkodzimy pacjenta, tak? I w robogejcie możemy też trochę w odciążeniu popracować, jeżeli... A tutaj jednak no, musi być pacjent też świadomy, bo tutaj jest bardziej mobilna kwestia też właśnie przemieszczania się po przestrzeni, także... Nie, też tak samo. Nie, po prostu pacjent musi być przygotowany na sesję. No tutaj karta urządzenia to zupełnie inny wachlarz, trochę tak, do funkcji tak, i możliwości. Tak. Który w pewien sposób się jakby nie patrzy w nią zupełnie, szczególnie tak. Tutaj. Jeszcze dwie rundy zrobicie? A ty, Kasper, powiesz coś? Dyskomfort. Nie. To chyba jest jakiś dyskomfort. Coś ci boli w tym momencie. Czy coś jest nie tak? Powiedz. Plecy. Daj podróż. Musisz się podobać. Do góry głowa. Kasper ma taką tendencję, że bardzo jest pochylony. Tak. To jest jeszcze taka poduszka specjalna, która powoduje, że mamy lekko przeprost i te pasy. Także no niestety musimy troszkę wymuszać. Tą wyjście, że to jest ciężkie, nie? 24, pani 24 mówiła, kilo tak, waży. Że 24 tyle kilo waży, ale że nie wiem, że dla... Nie odczuwa. Tak, pan nie, tego nie dźwiga, to nie jest... To się rozkłada, nie? Na całe ciało. Znaczy jakby cała masa jest po prostu przenoszona od razu na ziemię przez te podeszwy, tak naprawdę.
Więc tutaj w żaden sposób nie, nie nosi tego na plecach. Nie nosi tego na, to nie jest ten ból pleców do znoszenia. To inaczej. No to jest ten list. Czy bardzo musisz się opierać na tam chodziku? W rękach? Zależy od zaawansowania pacjenta i jak duży problem ma z obciążaniem danej kończyny. Kacper chyba nie za bardzo musi. Czy to jest też kwestia wypracowania równowagi u pacjenta? Jak zaczyna się czuć w egzoszkielecie bardziej pewnie, to mniej potrzebuje też jakiejś pomocy jeszcze w postaci właśnie balkonika. Ale jednak pacjenci jest, też muszą, że muszą być przy musi być urząd, tak, są też kule jeszcze. Tak. Ale jest okulary, jest po prostu asekuracja, żeby w razie czego jednak miał się na czym oprzeć. I też pacjent też musi się nauczyć chodzić z tym balkonikiem, no bo na początku jednak są odruchy, żeby łapać się wszystkiego, co jest dookoła, ściany czy czegokolwiek, a tutaj jednak ten balkonik jest lepszą opcją niż ściana. Nie przechylam tylko się musimy się go nauczyć, żeby nam pomagał, a nie przeszkadzał. A motywacja Kacpra jest od 0 do 100 na ile? To Kacper niech powie, bo Kacper bardzo lubi prosić w tak. A ja na końcu się wypowiem, jak to, bo ja na co dzień ćwiczę z Kacprem, także... Kacper zawsze jest zmotywowany od zajęć poprzez treningi, nie Kacper? Tak. Kacper jest zadaniowo nastawiony. Tak jest. A nieraz jak każdy licealista mówi po prostu mu się nie chce, bo tak musi powiedzieć, a to, że a pracować on chce i pracuje zawsze. A pani? Jak uważa? Kacper ma różne swoje takie okresy. Raz jest mu lepiej, łatwiej. Nie wiem, on jest też... Może już przesyt ma tego, bo tak ćwiczenia, nauka. No i tak jak każdy z nas. Lepsze dni. Tak, ja jeszcze ze swojej strony wiem, że ćwiczę z Kacprem od ponad roku na co dzień. I odkąd mamy roboty, to Kacper zaczął mnie pytać, kiedy idziemy na robota i to jest jego ulubione. Jego ulubiona rzecz i z egzoszkieletu jest bardziej zadowolony niż propogate'a. No ale to tak jak mówimy, tutaj jest profil jest po prostu więcej, pacjenta. Ma przestrzeni. Tak, więcej Kacper musi robić w egzoszkielecie niż w propogate'ie. A jak Kacper wygląda, że to nie na to, zawsze ma możliwość czasami się zerwać z matmy, bo poprosi pana Bartka, żeby go... A to podstawowe. Nie uciekła w ogóle do szkoły. No w tym bym mógł uciec.